Pytanie zadaje pan poseł Paweł Bejda z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP na trasie Warszawa-Łowicz. To jest pytanie do ministra infrastruktury i budownictwa. Panie marszałku, Wysoka Izbo, państwo ministrowie, na podstawie artykułu 191 i artykułu 196 regulaminu Sejmu składam na ręce pana marszałka pytanie w sprawach bieżących do ministra infrastruktury i budownictwa pana Andrzeja Adamczyka dotyczące zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP. Od 13 grudnia 2015 roku zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy PKP, który spotyka się z głęboką dezaprobatą mieszkańców Łowicza i powiatu łowickiego. Zakłada on bowiem m.in. likwidację połączeń Warszawa-Łowicz, co z brakiem przystanku kolejowego w Łowiczu dla pociągów Mewa, Lech i Kujawiak w znacznym stopniu utrudni lub wręcz uniemożliwi dojazd do pracy mieszkańcom Łowicza i okolic, to jest ponad 1000 osób. Na trasie Warszawa-Łowicz kursują wprawdzie pociągi kolei mazowieckich, ale czas podróży jest znacznie dłuższy niż pociągami tanich linii kolejowych lub Interregio. W przypadku osób codziennie dojeżdżających do pracy dodatkowe godziny spędzone w pociągu to godziny stracone, odebrane rodzinie. Połączenia kolejowe są jednym z podstawowych środków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Łowicza, a ich ograniczenie lub niedostosowanie do potrzeb mieszkańców może w sposób bardzo istotny przyczynić się do wzrostu i tak już dużego bezrobocia. W związku z powyższym proszę o odpowiedź w następującej kwestii. Czy brana jest pod uwagę możliwość pozostawienia bez zmian obecnie obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, bądź taka zmiana godzin kursowania pociągów, która umożliwi mieszkańcom Łowicza dogodny dojazd do i z pracy w Warszawie lub okolicach? I tutaj chcę ewentualnie podpowiedzieć, panie ministrze, jeżeli nie można by zostawić tego starego rozkładu jazdy, to są pewne rozwiązania, mianowicie proszę o rozważenie możliwości zmiany godzin kursowania pociągu TLK numer 61200 Aurora, tak aby dojeżdżał na stację Warszawa Wschodnia minimum kilkanaście minut przed godziną siódmą, co zabezpieczy poranne przejazdy do pracy osób zaczynających pracę w stolicy o godzinie 7:00. W przypadku połączeń powrotnych ze względu na długą przerwę między pociągami TLK Gombrowicz, godzina odjazdu ze stacji Warszawa Centralna 14:30, a Intercity Kujawiak, godzina odjazdu ze stacji Warszawa Centralna 16:25. Bardzo proszę o uruchomienie dodatkowego połączenia w kierunku Łowicza ze stacji Warszawa Wschodnia odjeżdżającego po godzinie 15:00 lub zaplanowanie w nowym rozkładzie jazdy zatrzymywanie się pociągu Lech na stacji Łowicz Głównym lub zmianę godziny odjazdu z dworca Warszawa Wschodnia pociągu Mewa z 14:43 na 15:20 i zaplanowanie zatrzymywania się tego pociągu na dworcu Łowicz Główny. Tak się dzieje, że co rok mamy zmianę rozkładu jazdy i zawsze jest taka zmiana, że no, jest w dużym stopniu niedogodna dla mieszkańców Łowicza i powiatu łowickiego. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Na to pytanie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pan Piotr Stoma. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Pytanie dotyczy kwestii szczegółowej, natomiast należy zastrzec, że wniosków tego rodzaju w tej chwili spływa do resortu bardzo wiele. Dotyczy one wszystkich regionów kraju. I trzeba stwierdzić na wstępie, że w okresie rządu pani premier Beaty Szydło pozostało nam odnotować ogłoszenie rozkładu jazdy, co
nastąpiło 22 listopada, tego rozkładu zamknięciowego, co jest tylko formalnym zakończeniem wielomiesięcznego okresu prac nad rozkładem w oparciu o założenia, które rzeczywiście, biorąc przykład pytania pana posła Pawła Bejdy, no, dają wiele do myślenia i nie są łatwe do zidentyfikowania. Praca nad tą identyfikacją tych założeń rozpoczęła się w resorcie i jej wnioski będą wykorzystane. Trzeba zdecydowanie stwierdzić, że wprowadzenie wszelkich ewentualnych zmian będzie możliwe w ramach najbliższej rocznej korekty rozkładu jazdy, co może nastąpić w marcu, konkretnie 14 marca 2016 roku. Kolejne korekty są możliwe w okresach kwartalnych w ciągu roku 2016. Na możliwości tej korekty oczywiście z góry należy zastrzec, że będzie wpływać efekt procesów modernizacyjnych infrastruktury, gdzie efekty tego procesu w tym momencie też nie są do końca jasne, aczkolwiek są podejmowane zdecydowane wysiłki, także z udziałem resortu, aby te efekty były najbardziej korzystne i wspierały jakość oferty, którą będzie można przedstawić w roku 2016. Ważnym ograniczeniem możliwości modyfikacji w ciągu roku 2016 rozkładu jazdy jest limit środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich. W związku z tym możliwości zamawiania dodatkowych połączeń są bardzo ograniczone. Też konkretne możliwości będą możliwe do ustalenia po zamknięciu prac budżetowych. Generalnie stwierdzając wyraźnie ograniczony limit środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok na dofinansowanie przewozów pasażerskich, resort ma małe możliwości, czy praktycznie nie posiada w tej chwili zobowiązania przewoźnika do świadczenia nowej usługi bez zapewnienia rekompensaty z tytułu jej realizacji. Także to jest generalne tło sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Natomiast odnosząc się do konkretnej kwestii oferty dla mieszkańców Łowicza, jak i wielu innych miast, mogę zapewnić, że jest to troską resortu infrastruktury. Zgodnie z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości i analizując sytuację, trzeba powiedzieć, że oferta, która wiąże się z wchodzącym w życie rozkładem jazdy, nie jest wprost porównywalna do tej obowiązującej dotychczas. Zmienia się wiele elementów w rozkładzie jazdy, w kategorii pojazdów,
w kategorii pociągów. Siatka połączeń też jest oparta o inne założenia. Niemniej można stwierdzić, że w godzinach szczytu tutaj mamy generalnie 12 par pociągów w kategorii TLK i Intercity, które będą się zatrzymywać na stacji Łowicz Główny. Pociągi wyjeżdżające z Łowicza, przyjeżdżające na stację Warszawa, to są pociągi o godzinie 6.51, 8.15, 9.38. Od Łowicza dojeżdżające do stacji Warszawa Centralna o godzinach 14.05, 14.30, 16.25, 17.25, 18.30. Ponadto w godzinach szczytu zaplanowano pociąg TLK Warta relacji Poznań Główny Warszawa Wschodnia, który przyjeżdża do Warszawy Centralnej o godzinie 8.19. Pociąg ten w celu zapewnienia krótszego czasu przejazdu nie zatrzymuje się na stacji Łowicz Główny. Z uwagi na zbliżone godziny kursowania do pociągu TLK Przybyszewski, przyjazd Warszawa Centralna o 8.15, resort nie widzi konieczności wprowadzania dodatkowych postojów dla wyżej wymienionego pociągu. Panie Marszałku, kończąc wypowiedź, przepraszam za przedłużenie. Chciałbym powiedzieć, że konkretne propozycje zgłoszone przez pana posła oczywiście zostaną szczegółowo rozpatrzone. Oczywiście ograniczeniem w kolejnym roku będą te uwarunkowania finansowe i tutaj generalnie sytuacja byłaby poprawiona poprzez uruchomienie dodatkowego pociągu międzywojewódzkiego, co jednak przy niskich przychodach z tytułu sprzedaży biletów wymagałoby znacznego zwiększenia dofinansowania ze strony ministra infrastruktury. Możliwości w tym momencie są trudne do ustalenia wobec stanu prac budżetowych, wobec czego deklaruję, że resort będzie informował, przygotowując korekty rozkłady jazdy, o możliwościach i uwarunkowaniach, tak żeby ten proces był bardziej korekty i w ogóle układania nowego rozkładu jazdy bardziej transparentny niż do tej pory. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Czy bardzo proszę, dodatkowe pytanie, pan poseł Paweł Bejda. Panie marszałku, panie ministrze, ja jestem absolutnie niezadowolony z pana odpowiedzi. Praktycznie to, co pan powiedział, mógł pan powiedzieć w 30 sekund. Skoro pani premier powiedziała, że rząd powinien słuchać, no to niech rząd słucha. Ponad 1000 mieszkańców Łowicza i powiatu łowickiego jest niezadowolonych, a pan mi tutaj udowadniał, że jest wszystko okej, że nie ma pieniędzy i w ogóle wszystko jest no nie wiadomo kiedy, czy w pierwszym, czy w drugim, a może w trzecim kwartale, a może za rok. Panie ministrze, niech pan mi konkretnie odpowie. Co, bo ja pojadę do Łowicza, ja będę musiał odpowiedzieć samorządowcom, burmistrzowi, staroście, ludziom, którzy przychodzą do mnie i pytają. Wszyscy się żywo interesują. Panie ministrze, niech pan mi konkretnie odpowie, co ja mam mieszkańcom Łowicza i powiatu łowickiego odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na dodatkowe pytanie. Bardzo proszę o przestrzeganie dyscypliny czasu, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoka Izba, dziękuję bardzo za to pytanie. Ono zachęca mnie do zaakcentowania tego faktu, że w okresie funkcjonowania, w początkowym okresie funkcjonowania rządu nastąpiło ogłoszenie rozkładu jazdy, który był układany, jak rozumiem, w wyniku
wnikliwego pochylenia się nad wnioskami klientów kolei w okresie wielomiesięcznym przez rząd koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Tak jak powiedziałem, resort analizuje założenia, które skutkują tak niesatysfakcjonującym rozkładem jazdy i mogę zapewnić, że dojdziemy do konkluzji, które pozwolą wskazać, kiedy i jakie zaniedbania, jeżeli chodzi o uwzględnienie uzasadnionych potrzeb klientów kolei, nastąpiły. Będziemy precyzyjnie informować o historii układania rozkładu jazdy na rok 2016. Będę wdzięczny za zakomunikowanie tej informacji społeczności miasta Łowicza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze.